Hej, witam na moim kanale. Dzisiaj, moi drodzy, filmik o usuwaniu zbędnego włócienia na buzi. Nie będzie to jakaś metoda, nie wiem, odkrycie Ameryki, ani nic takiego, ani jakiegoś, nie wiadomo jakiego, używania jakiegoś kremu, który szczególnie mi pomógł, ale może komuś się przyda. Ostatnio na jakiś, przeglądając oczywiście YouTube, znalazłam taki blog azjatycki i tam dziewczyna usuwała włoski za pomocą nitki. To jest jeden z najtańszych sposobów i chyba najbardziej korzystnych, jeżeli o to chodzi, i najszybszych usuwania włosków twarzy. Co nam to daje? Ja używam tego od jakiegoś czasu i uważam, że wszystkie moje kremy, które tam ewentualnie miałam do usuwania wąsika, oczywiście poszły w odstawkę. A metoda nitkowania daje nam to, że żadne sebum nam się nie zbiera przy włosku, tam przy tych dziurkach, wiecie, przy mieszkach włosowych, i po prostu skóra jest niesamowicie czysta. Zauważyłam to i bardzo Wam tą metodę chcę polecić i polecam Wam. Oczywiście jest to metoda niesamowicie prosta, bo wystarczy nam kawałek związanej nitki, tak jak widzicie, którą wystarczy tak o zrobić, jak ja to robię teraz, czyli ten supełek oczywiście gdzieś z boku zostawić. O, tak to wygląda, tak jak ja to robię, no supełek oczywiście, żeby był z boku, i wystarczy po prostu przysuwać sobie tą nitkę w ten sposób, o, i wyrywać sobie włoski po prostu, o, w ten sposób pociągając. I ja to, oczywiście to czasami trochę boli, ale można się do tego wspaniale przyzwyczaić, wspaniale. Normalnie można się do tego przyzwyczaić. Oczywiście w tych wszystkich rejonach, w których mam przetłuszczoną skórę, łapię sobie te włoski. To słuchajcie, na początku może trochę boli, ale jak się już do tego przyzwyczajimy, to w ogóle tego nie zauważamy. Ja sobie wyrywam dosłownie wszędzie, łapię sobie te włoski i to po prostu, kiedy tylko mam ochotę. Także to jest, ta nitka nam po prostu złapuje tutaj, no te włoseczki malutkie, i ciągnie, i po prostu mamy czyściutką potem skórę jak nic. Jeszcze zauważyłam właśnie, że te wszystkie ewentualne takie sebum, co mi się zbierało przy skórkach, potem przy włoskach jest łatwiej usunąć peelingiem, i zawsze sobie to robię po prostu, kiedy tylko widzę, że po prostu jakiś meszek mi odrasta, a nie odrastam już tak często jak teraz. Oczywiście stosuję też tą technikę sobie tutaj na czole, wszędzie. Nie umiem sobie wyrywać tylko brwi, dlatego że no, nie chciałabym, żeby jakiś tam ewentualnie włosek mi się złapał. Ja wiem, że tą techniką można wszystkie włosy sobie świata wyrywać, ale ja uważam, że taki sposób bezpieczniejszy, tam pincetką u mnie akurat bardziej się sprawdzi. Także ja bardzo bym chciała polecić Wam ten sposób oczyszczania skóry, bo to jest po prostu najprostsze, co może być na świecie. Teraz możemy sobie na przykład, nie wiem, siedzieć przed telewizorem, nudzimy się, oglądamy coś, a możemy w tym czasie sobie zrobić takie właśnie nitkowanie skóry, przy czym zrobimy na pewno to z korzyścią. Powiem Wam, że nie zauważyłam jakiegoś zgrubienia oczywiście odrastanych włosków, ani nic podobnego. One po prostu zostają wyrwane, nic mnie nie piecze, ewentualnie tam troszeczkę taki, no czuć, że coś zostało wyrwane, i to wszystko przez chwileczkę, i to wszystko. Także dajcie mi znać, czy stosujecie nitkowanie też u siebie, czy Wam się sprawdzi, bo na przykład wyrwanie pojedynczo włosków pincetką to by była jakaś tragedia, a po prostu tym to sobie tylko łapiemy, wyłapujemy, ja to po prostu, o, widzicie? To jest po prostu takie proste, że prostsze być nie może. Także dajcie mi koniecznie znać, czy używałyście takiego nitkowania i czy sprawdzacie tą metodę również, albo czy wypróbujecie tą metodę, bo uważam, że warto, mówię Wam. Trzymajcie się, buziaki, pa!